Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wronek. Ostatnie betowanie pojawiło się na YouTubie 9 czerwca, prawie już miesiąc nie było, powracam. Trochę teraz będę miał więcej czasu, powróci betowanie na YouTubie. Wczoraj zdałem egzamin teoretyczny na prawo jazdy, jeszcze teraz w weekend mam sesję. Zostały jeszcze 4 egzaminy, żeby zdać na studiach. I od poniedziałku myślę, że codziennie jakieś analizy betowania, jeśli się nie na YouTubie, to na pewno na fanpage'u będę codziennie podawał, nie będzie żadnych przerw. No i zapraszam. Na początek chciałem powiedzieć o jednej przykrej sprawie. No, trochę to jest dla mnie sytuacja, w której pomyślałem, co zrobić, żeby było więcej widzów. Kiedy wypuściłem Overwatcha, pierwszy odcinek, fala hejtu się zleciała na mnie, że po co w ogóle to nagrywam, że ściągam pomysł właśnie od Izaka. No mówiłem, dlaczego to nagrywam, żeby było mniej cheaterów, żeby oczyścić społeczność i to nie będzie taka seria, że ja co jakiś czas będę rzucał, tylko kiedy będę miał czas, kiedy będzie mi się chciało odpalić tego Overwatcha i pooglądać. Teraz już Overwatch jest normalnie, bo to wtedy też to była faza beta. No i fala hejtu zleciała. Kiedy ja wymyśliłem betowanie, było już to już dawno temu, jeszcze kiedyś analizowałem po jednym meczu. No, co możecie zobaczyć, kiedy pierwszy film był nawet tam wypuszczony, to jeszcze kiedyś analizowałem po jednym meczu, bardzo dawno. Se przeglądam kilka dni temu YouTube'a, patrzę, jacyś kurde pseudo-beterzy wjeżdżają i robią betowanie na CSGO Launch, ściągnięta seria ode mnie, wszystko zjechane. I mają więcej widzów ode mnie, no po prostu się lepiej zareklamowali, mają więcej subskrypcji, no co zrobisz, ściągnęli serię ode mnie i później będą mówić, że to ich seria, ale oczywiście mogą sobie, każdy sobie może zobaczyć, kiedy ja wypuściłem serię, a kiedy oni dopiero wypuścili, kiedy ja już praktycznie miałem przerwę. No cóż, my lecimy dalej, mam nadzieję, że będą widzowie, będą chętni. Tak różnie, tak od 150 do 250, czasem jest ponad 300 widzów. Dzięki, że na fanpage'u już jest was 660. Mój cel to jest osiągnięcie 1000 lajków do końca lipca, może się to uda. Pod koniec 30 lipca rozpoczyna się LAN, Płońska Sport Challenge, będę tam z drużyną, przygotowujemy się, od poniedziałku zaczynamy ciężkie treningi. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może się uda osiągnąć tą pulę 1000 lajków, lecimy. Zaczynamy od SSA Pro League, oczywiście Cloud9, EnVyUs, tym razem best of 3 meczyk. Wczoraj Cloud9 ładnie się pokazało w pierwszym meczu, wygrali na cash. Na GIFINITY EnVyUs wygrało 2-1, Cloud przygotowało się dobrze tylko na terenie 19-16, później te dwie mapy przegrane. Myślę, że Cloud miało szansę, ale Virtus.pro dokładnie wiedziało, jak z nim grać na overpassie, oni właśnie lubią ten amerykański styl. Grali właśnie teraz z nimi na GIFINITY, przegrali do 10. Myślę, że było so close, jeśli by tam grali jedną rundę ważną, ale przegrali. No, ale myślę, że dzisiaj na best of 3 jednak EnVyUs to jest drużyna, która się pokazuje tak. Nie wierzyliście w EnVyUs, dawałem beta właśnie na GIFINITY, nie byli faworytem, a jednak grali z nim ten finał, oni zawsze się budzą na ważne mecze. I myślę, że dzisiaj spokojnie ten mecz ugrają, chociaż daje im 55% szans. Oczywiście dla nowych nie ma legendy, ale myślę, że ta legenda, co wymyśliłem, jest jedna z najlepszych, jaka może być. Czarne kółko to jest skip, są realne procenty, czyli od 35 do 45, 50-55, tu daje 55 akurat, no i 60-80 te pewniejsze mecze. Kinguin, Flipside, no to jest ciekawy mecz, Kinguin teraz już uwierzyli ludzie, bo ładnie ostatnio grali, 70% aż na nich poszło. Jest to best of 2, Counter-pit League. Jak wiecie, Denis tutaj sobie wszedł za Skittena. Co ciekawe, Skitten ostatnio był w szpitalu, nie był właśnie na tym Gaming Paradise. No i później powiedział, że już nie chce być EGL, czyli in-game leader. I nie będzie prowadził gry, chce się skupić na strzelaniu. No i Kinguin zawodnicy źle to przyjęli, po prostu chcieli poszukać nowego zawodnika. Myślałem, że Niko do nich wejdzie. No ale niestety Mouse, nie wiem co to jest w ogóle za organizacja, która trzyma go na rezerwie i nie puściła go do Kinguin. A Niko nie chce się uczyć niemieckiego, chcieli Mouseport, cały niemiecki zespół mają, ale Niko trzymają na ławce, bo dobry carry game. No ale co zrobisz, taki Mouseport. Wzięli Denisa, bo też bardzo dobry gracz. On miał przerwę od profesjonalnego grania, ale strzelał sobie, grał jakieś tam meczyki, widać, że w dobrej formie był, zagrał z nimi eliminację do S1, awansowali, no i przyjęli Denisa. Zobaczymy, jak to się spisze, on też umiał grać zawki, zobaczymy, jak to będzie grał, czy Michael Fox, czy Denis. Ale pewnie Denis będzie grał z czwórki, tak jak w kwalifikacjach do S1. Flipside. No wczoraj nie mieli farta z Titanami. Nie dość, że grali ze Spazem za World Edita, to jeszcze dostawali tam DDoSy i Fix wchodził za jednego z graczy. Dokładnie tam nie śledziłem tego meczu, ale wygrywali wysoko. No i niestety Titan doprowadził do dogrywki. Nie podawałem chyba już później tych meczy. No ostatnio też procenty takie poszły, bo Kinguin pokonała właśnie tym Gaming Paradise. Na Gaming Paradise to były jeszcze mecze z Niko, tam Niko im trochę wykierował tego lana i pewnie dlatego chcieli go przyjąć, bo ładnie się spisywał. No zobaczymy. Myślę, że to jest meczek trochę na rzecz Kinguin, ale to jest online i to jest simple game. Jeśli on będzie wyciągał za łupy, spokojnie mogą powalczyć, jest to best of two. Ostatnio Kinguin dobrze się spisywało, tak jak mówię, nawet wygrana z Natus Vincere, a też właśnie w Counter-pit League. Zobaczymy. Ja bym tutaj tego meczu tak nie szedł na Kinguin bardzo wysoką stawką. Jeśli chcecie, to ja im dam tylko też 55%. Możecie coś rzucić, jakieś śmieci, zobaczymy co z Team Pelikale pokażą. Kate Stars, Fanatic. No liczyłem, że wczoraj Kate Stars ugra z CLG. Kibicowałem Brazylijczykom. No niestety się nie udało, CLG jest w półfinałach. No dobrze zaczęli, oglądałem tam ten początek tego meczu. 7-1 prowadzony w CT na cashu i nagle dziwna runda. Trzech z krasa maina i zostają wyciągnięci. I przegrywają tą rundę 7-2. No i później jest comeback 8-7. No już później w TT nie mieli w ogóle pomysłu na grę. Jeszcze po pierwszej półce była jakaś przerwa, jakieś tam problemy były. Później nie mieli pomysłu na grę, jedną rundę tylko zdobyli. CLG dobrze zagrało w CT, no już trochę byli na pewno speszeni, przerosło ich to, no i bez szans. Fanatic, liczyłem, że TSM odeśli ich do domu i było blisko, przewidziałem, że Kate pokona TSM i TSM odeśle Fanatic do domu, ale niestety się to nie udało, 16-14, a był to bardzo, bardzo ciekawy mecz. 16-14 so close, overpass. Była to gra oczywiście Cageona, no tyle fragów zdobył, 35 fragów. Kaderat rating 1.76, Kaderat 1.52. Olofmeister też świetny mecz, zagrał 33 fragi, 20 deadów. No to była pojedynek tych dwóch panów. No, Olofmeister, przez niektórych uważany jest za top 1 na świecie gracza, no bardzo dobrze grał. Ciekawe, Flusza najsłabiej, który właśnie krytykował format SSA, że nie mają zawodnicy z Ameryki szans, że pierwsza czwórka jest przewidywalna. No i zobaczymy. Myślę, że dzisiaj best of 3 i Fanatic bezwzględnie będzie chciało to spotkanie wygrać, choć nie są w jakiejś wybitnej formie. Olofmeister jedynie, zobaczymy. JW też tam pod koniec zaczął strzelać z Team SoloMid. Procent jest za wysoki, nie ma co iść. Myślę, że Kady będzie to ciężkie spotkanie. Kady jeszcze pokażą na co ich stać. Oni bardziej jeszcze, żeby teamplayowo grają, bo oni strzelać to oni świetnie strzelają, ale czasami takie błędy popełniali, nawet jak z TSM wygrali 16-12, takie dwie rundy popełnili błędy, mogli spokojnie wygrać, a jednak przegrali to spotkanie. Jeśli chcecie bardzo, to postawcie, ale żeby nie było rip skin. Titan Mouse, ciekawe spotkanie, bardzo ciekawe spotkanie. KNS Game będzie dzisiaj, wczoraj było KNS Game, no, nie mówiąc już o tej wygranej, które były DDoSy. Hellas High Rises przegrali, miałem właśnie tam na HR postać, ale już nie zdążyłem, nie miałem skinów. Z Navi, co ciekawe, wygrali, zawiodłem się na tym meczu. Myślałem, że Kobla spokojnie wygrają, ale tylko 3 rundy, Guardian nic nie miał DDoSów. Zobaczymy, ostatnio Mousport dobrze sobie radziło z nimi, właśnie to było SSA Pro League, Train i DAS 2 wygrany, wcześniej Overpass, to jeszcze wcześniej. Na tych meczach to już są wcześniejsze, nie ma co patrzeć. Też Mouseport w dobrej formie, jak widzicie wygrali z HellRaisers, a wcześniej tutaj słabsze mecze. Ale myślę, że to będzie gra Nexa, DJ'a, Speedy'ego. Mam nadzieję, że wybiorą sobie taką mapę, która będzie podpasowała pod nich, a jeśli nie będzie dobrze strzelał Kenny czy Apex, no to spokojnie Mouse to spotkanie wygra. To zależy od tych panów, czy będą strzelać, no to jest nigdy nic do przewidzenia. Lekka przewaga Mouse 55%, Flipside HellRaisers. No zobaczymy, zobaczcie sobie jak będą grali dzisiaj z Kinguin. To jest best of 3, jest to Global Offensive Champions League Season 1. Bardzo ciekawe spotkanie. Ja byłem w tym spotkaniu, a wczoraj HellRaisers się w drugim spotkaniu nie popisało, przegrało z Pentą. Ale myślę, że bym poszedł w HellRaisers. No nawet tutaj w tych spotkaniach wygrywali wcześniej na Flipside. Zobaczymy. Na Koblu nic już nie pokazali na ich mapie z NIP-em 2.16. No zobaczymy, będzie dużo zależało od tego pana. Ja bym tutaj poszedł lekko w HellRaisers 45%. SKDC, Lunatic, zazwyczaj nie podaję wam tych meczy, nie śledzę. Jest to best of 5, zwycięstwo zgarnia $300, czyli nie za dużo. Ocean, Ape, Air, Slam, jeszcze nie wiadomo kto będzie piątym. Inver, Damor, Drake, Draft. Już są drugie skrzypce amerykańskie. Pierwsze grają na SSA Pro League, jeszcze tam dołączają Nihilum i Tempo Storm, te dwie drużyny jeszcze mogą się liczyć. Zobaczymy, SKDC wygrało z Kate Stars, nawet wygrało, co ciekawe, to było 17 czerwca. Nihilum, właśnie metod Tempo Storm. SKDC ma dobre wyniki z tego co tu widzę i dlatego lekko będę na nich szedł, zobaczymy. Zobaczymy jak się z tego potoczy, ale lekko będę na nich polecał. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapki w górę. Mam nadzieję, że będą widzowie, będą chętni na oglądanie, to będę kontynuował tą serię. I do zobaczenia do kolejnych wideo na moim kanale, czy do spotkania na fanpage'u. Cześć!